Before one trip across enemy lines, resistance fighters told him that Jews were being murdered on a massive scale and smuggled him into the Warsaw ghetto and a Polish death camp to see for himself. Po konsultacjach polskiego rządu z Białym Domem uznano, że medal w imieniu najsłynniejszego emisariusza Polski podziemnej powinien odebrać były minister spraw zagranicznych Adam Daniel Rotfeld, który jest jednocześnie ocalałym z Holokaustu. Jan Karski jest jednym z 13 laureatów Medalu Wolności w tym roku. Uroczystością w Białym Domu przewodniczy Barack Obama wraz z pierwszą damą Michelle Obama. Prezydent Barack Obama użył stwierdzenia, dokładnie cytuję, smuggled to Warsaw Ghetto and Polish Death Camp, czyli do polskiego obozu śmierci. Trudno nam wytłumaczyć, co się tak na dobrą sprawę stało. To już oczywiście miała być wielka, wspaniała chwila dla profesora Jana Karskiego, ale również dla Polski, dla wszystkich Polaków, a doszło do jakiejś niewybaczalnej wpadki prezydenta Baracka Obamy oraz amerykańskiej administracji. Polonia oraz polska ambasada, polskie konsulaty w Stanach Zjednoczonych od lat walczą o to, żeby nie używać tego rodzaju stwierdzeń. Bardzo wiele gazet amerykańskich wprowadziło zakaz do swoich stylebooków, aby dziennikarze właśnie pisząc o obozach zagłady nie pisali o polskich obozach zagłady, ale w sposób prawdziwy o nazistowskich obozach zagłady. A teraz tutaj przy tak wspaniałej chwili tak ogromna wpadka. No cóż, zanosi się na wielki dyplomatyczny skandal. Biały Dom z całą pewnością będzie musiał się gęsto tłumaczyć z tego rodzaju wpadki. Nie wydaje mi się, aby to prezydent Barack Obama sam sobie pisał to przemówienie. Bardziej spodziewam się, iż to ktoś napisał mu to przemówienie, a on po prostu dokonał jakiegoś przeoczenia, no ale tak czy inaczej wygląda na to, że mówienie o polskich obozach zagłady, o polskim obozie śmierci w Białym Domu przy okazji przyznawania Medalu Wolności dla Polaka, który jako jeden z pierwszych poinformował aliantów o Holokauście, no, wygląda to na ogromne faux pas amerykańskiej administracji.